dobry bieg. Cieszę się bardzo z uzyskania miniu na igrzyska, bo to był taki jeden też z tych celów. Nie będę ukrywać, że liczyłam na rekord życiowy. Jest najlepszy wynik w tym sezonie, trzeba się z tego też cieszyć. Poziom bardzo wysoki, bo z tego co tam zerknęłam, chyba ostatnie Majek udawało 54, chyba 50, więc ten poziom jest naprawdę rewelacyjny. No ja dałam siebie naprawdę 100%. Zaczęłam chyba trochę odważnie, też za sztywno może i za bardzo chciałam i gdzieś tam ta końcówka nie była taka, jaka powinna. Sztywno, to znaczy coś cię usztywniło, w sensie wierzyłaś w siebie, czy... Wierzyłam, tylko za bardzo chciałam, po prostu wszystko nie było na takim luzie, tylko wszystko takie sztywne. Więcej mnie to kosztowało przez pierwszą część dystansu i później po prostu już nie było tego, co bym chciała. Tak, tak też myślałam, tak też trener uważał gdzieś tam, że stać mnie na poniżej 55. Nie wiem, zobaczę ten bieg z trenerem, trener zanalizuje, gdzie tam błędy popełniłam, gdzie gdzieś coś przespałam może, bo teraz mi trudno cokolwiek powiedzieć, ale marzeniem to jednak jest i bieganie poniżej 55. Jako sportowiec sobie stawiam trochę wyższe cele i gdzieś tam chyba jakbym była 8., 9. I pobiegła 55.03, to bym powiedziała tak. To jest dzisiaj spełnienie moich marzeń. Zrobiłam wszystko, co mogłam i jestem szczęśliwa. A tak jest mały niedosyt. Nie wiem, co tam trener planuje. Troszkę chyba może odpoczynku, takiego luźniejszego biegania, no bo jednak wracamy trochę do zimniejszych warunków, więc za dużo na płotkach na pewno nie zrobię, ale będzie podtrzymanie po prostu formy pod igrzyska wojskowe jeszcze, żeby tam po prostu też, powiedz, przyzwoity wynik.